Zadanie czwarte. Gorzka czekolada zawiera 32% tłuszczu procent masowy. Oblicz, ile gramów tłuszczu dostarczy się organizmowi po zjedzeniu 1 czwartej tabliczki czekolady o masie 200 g. No to najpierw obliczmy, ile tej czekolady zjedliśmy. Czyli zjedliśmy 1 czwartą z 200 g. Czyli jest to 1 czwarta razy 200. A to jest 0,25 razy 200, można wklepać w kalkulator albo 200 na 4, jak ktoś nie ma kalkulatora, to jest 50, czyli 50 gramów zjedliśmy. Czekolada zawiera 32% tłuszczu, czyli teraz obliczamy procent masowy, czyli 32% tłuszczu z 50 gramów, które zjedliśmy, to jest 0,32 razy 50. To nam daje 16 gramów, czyli po zjedzeniu 50 gramów czekolady do naszego organizmu trafiło 16 gramów tłuszczu.